Cześć, z tej strony 119, witam was w kolejnym filmie z Medievala 2 Total War na modyfikacji SSHIP. I chcę wam powiedzieć, że ostatnio naprawdę, moi drodzy, tak się trochę zwierzam. Kurewsko ciężki tydzień, jeżeli chodzi o trochę wolnego czasu. Ja dzisiaj, jest piątek, jutro w sobotę tak czy siak idę do pracy. Wracam z pracy, mam chwilę czasu dla siebie i gramy koopa. Znaczy to też jest czas dla siebie, ale tylko tak naprawdę niedziela jest cała dla mnie. Z czego i tak jadę do mojej kochanej dziewczyny, którą pozdrawiam, która pewnie będzie widziała ten film albo zobaczy, jak ja jej pokażę. No, dwie różne rzeczy. Tak, jeżeli chodzi o to, to no powiem wam, że nie jest za kolorowo, jeżeli chodzi o mój wolny czas, dlatego też wczoraj, tak, wczoraj nie było filmu na kanale. Wiem, że nie ogląda tego dużo osób, że te serie, która co są, zrobiłem dla siebie. Stricte dla siebie, bo chciałem odpocząć, chciałem się pobawić w to, tak dalej, tak dalej. Wiem, że Wiedźmin Trójka będzie na pewno popularny i może jakiś goticzek. Ale tak czy siak, moi drodzy, powiem wam, że jest ciężko naszej kampanii w ogóle. Tak czy siak, może zrobimy teraz coś. Zapisane jest, ruszone wszystkie jednostki są, więc od razu tura, ja sobie pogadam jeszcze. Żeby nie było, że 3 minuty gadam, nic nie robię. Tak, ja dopiero co grę odpaliłem. Chcę to nagrać, nagrywam to, nagrywam film na zapas. A no niestety, znaczy na zapas. Zwykle nagrywałem jeden odcinek Medievala, jeden odcinek Wiedźmina. Ale teraz muszę nagrać dwa odcinki Medievala, dwa odcinki Wiedźmina, więc dlaczego dwa? Bo potem są drugie zmiany w mojej pracy i nie mam zbytnio czasu, żeby nagrywać filmy. Zresztą jeszcze trzeba zrobić specjal na 500 subskrypcji, który jeszcze nie powstał, ale mam plan go zrobić. Ach, mam 1800 hajsu. Kurwa, jak biednie. Ja pierdolę, ty. A ja muszę jeszcze Bordo podbić, żeby król był. W sumie Bordo możemy podbić. Od razu z marszu, bo to jest jedna jednostka. Wystrzelać ich w sumie nawet możemy. Albo kawalerię generalską wysłać. A, lokalna autonomia. I co mi to dało w sumie? Co mi to daje? A, lepszy... A, nie mogę tego przesunąć. Public order due to happiness, ok. Increase tradable goods, ok. Religion conversion minus 3%, ale tam jest dużo tego. Faction white effect, ok. Czy nagle zarabiamy w chuj z tego miasta? I to jest Poitiers. No, zarabiamy dużo. No i w Orleanie burdel się stworzył, no dobra. A, bo ja ogólnie przeleciałem, tak jak mówiłem, przeskoczyłem parę tur. Parę tur w metku. Żeby... To jest to Tower of London. The Keep. Okej. Przeskoczyłem parę tur. Zaczęliśmy zarabiać. Pobudowałem parę rzeczy. A zaczęliśmy dalej zarabiać. Zaczęliśmy mieć dwa gifty po 5000. To mnie bardzo zdziwiło, ale jednak gra postanowiła być dla nas hojna. My się przesuniemy tym szpiegiem bardziej w tą stronę. Tutaj Pisa jest. I Pisa nie ma nic tutaj, na szczęście. Bo oni mają lepszych łuczników jak ja. No tu jest Aragonia, więc... Ale teoretycznie jedynym przejściem Aragonii będzie tutaj, przez Palpone. I ja bym nie chciał atakować Palpony. Chciałbym zdobyć Bordeaux i rozwinąć się ekonomicznie. Więc może uda nam się zwerbować dyplomatę gdzieś w tych terenach. A nie, dyplomatę chyba mam tylko tutaj, nie? Powiedz mi, że gdzieś mam jeszcze dyplomatę możliwego do werbunku w jakimś kurwa mieście innym niż Londyn. No nie mam. W Edynburgu. No to już w Londynie. Werbuj dyplomatę. Przesuniemy go na południe. Zdobędziemy Bordeaux. Poczekamy jakiś czas. Może uda nam się wychwycić pokój z Aragonią. Z racji tego, że... No nie oszukujmy się. Chcemy się rozwinąć ekonomicznie, a nie jesteśmy w stanie z powodu wojny. I ciągłego. A to ja nie potrzebuję w takim razie dyplomaty w sumie. A lady needs her rest, sire. Daughter of the crown. Ja mam jeszcze jakieś panienki? Kurwa, panienki. Nie, jedną mam. Dobra, ale mam dwóch szpiegów, dwóch kardynałów. Czy kardynałowie tutaj nam zrobili swoją robotę? Zrobili swoją robotę, więc tak naprawdę ruszcie się tu. A, ruszcie się tutaj. My tam przeprowadzimy statek. O kurwa, zapomniałem o tych łucznikach. Okej, dobra. To tych łuczników tam musimy przetrzymać na chwilę.
Ruszymy ich do Bretanii. Oni sobie przejdą na piechotę w stronę Maurów. Kurwa, to są Maury. Oha, Maurowie bardzo mocno przejęli tą Hiszpanię. Trzeba odbić, rekonkwistę zrobić Iberii. A czy ja coś zbuduję? Na pewno coś zwerbuję i przetrenuję. Ale czy coś zbuduję, to ja nie wiem. A czy mogę coś przetrenować? Mogę zbudować tutaj... O, mogę zbudować... Farmy się budują. Tak, farmy są w chuj drogie. Burdel w gdzie? Pointier. Zróbcie burdel w Pointier. Niech się ludzie cieszą. Okej, okay. Tu fajnie wygląda w tym. We Francji przyrost ludności. Tu w Yorku jest słaby przyrost ludności. Nie wiem dlaczego. Mamy 0,5 przyrostu ludności. Mamy coraz mniej ludzi tam. 6 tysięcy populacji. W Edynburgu tak samo. Cały czas ubywa nam ludności. 9 tysięcy. Tutaj przybywa. Tutaj no i tu przybywa. Ubywa w Dublinie. Tu jest już 4 tysiące. Więc nie wiem co zrobić, że to, nie wiem, przywieźć w miasto. Tu trzeba w ogóle rozbudować ten Dublin, bo tak pizda trochę z nim tam jest. No dobra, tura. Zapisujemy grę i tura, a ja sobie łyknę Munstera, którego mam. Doktor? Żółty. Według mnie żółty i jabłkowy, ten zielony jest najlepszy, jeżeli chodzi o Munster. Jakby ktoś się pytał. Nie dlatego, że żółty jest mojego ulubionego motocyklisty Valentino Rossiego. W ogóle. Boże, moja historia z motocyklami z dzieciaka. Ja uwielbiałem motocykle z dzieciaka. Potem mi przeszło z powodu... Ja mogę armię ruszyć w sumie. No cóż. Potem mi przeszło z powodu tego, że mnie nastraszono, że to wypadki i tak dalej, że to... No i przestałem lubić motocykle. No potem zobaczyłem też paru debili na motocyklach, którzy stwierdzili, no kurwa, takimi debilami się nie chcę zadawać. Wiesz co, nie. Król Danii nie żyje. Nowa era Norwegii. Biblia Winchesterów. Okej. Okay. Mission failed. No kurwa, nie udało mi się. W Londynie coś się zbudowało i w Londynie mam dyplomatę. I w dyplomatycznie... Wojna z Aragonią! O, to będą chcieli. Będą chcieli pokój. Oj, będą chcieli go. Dobra, flota. Wysadź ich tu. No, tu ich będzie ciężko pokonać. Z tych tutaj dewastacja już wchodzi, widzę. Nie mamy zbytnio armii tutaj, żeby to zniszczyć. My tutaj sobie już podejdziemy królewną... Księżniczką w sumie. Alison Plangatement. Okej, okay, ale to nie, tamtego nie chciałem w sumie typa. Też nie ma zbytnio dużych jednostek ciężkich. My chyba wybiliśmy większość ciężkiej piechoty. Ale król... Spróbuję na automacie. Może to nam... No za turę, dosłownie. My nie, teraz nie zaczniemy nic budować, bo chcę jak najmniej pieniędzy stracić z powodu tego, że oblegamy. Będzie minus chyba 5 tysięcy, to razu szybkie obleganie. O, coś ten? Myślałem. Tak, więc jak mówiłem, ciężki tydzień. Ciężki tydzień. Ciężki kurwa w ogóle miesiąc, jeżeli chodzi o pieniądze. No. Ale specjal się robi. Już robiłem specjal na 150. Na 100. W sumie robiłem specjal. Na 50 to było. Chyba na 50 zrobiłem specjal. I nie zrobiłem specjal na 250. O, idą ten. Idą posiłki do Bordeaux. Ulala. A ja Bordeaux zdobędę. Teraz, w tym momencie. Może się uda ich pokonać. A macie przejebane z powodu tych Maurów teraz. Ja bym zrobił pokój, żebyście mogli się skupić na jednym froncie. Ale to zależy wszystko od was. Nowa misja. No jak to, kurwa, nie. Ja już mam zostać eksmunikowany. Mam polne, ale przecież ja Bordeaux zdobywam teraz. Ja pierdolę, dobra. Bordeaux. Zapisz grę. Bitwa. I chuj, mogę być ekskomunikowany.
A to tak działa ekskomunika nagle? Gdzie? Czekaj, exterminate populace. To to. A to ja to w sumie... Co zrobię francuskie wojsko? Ja w sumie to wczytam. Jezu, walili mi taki event, kurwa, teraz, w tym momencie. Ja pierdolę, papaj! Papaj! Przerwij to. Cofnij się. Znaczy, anuluj oblężenie. Lift the siege. Oni mnie pewnie zaatakują teraz. Break off the siege. Orders. I seek an honorable engagement. Your will, sir. Jestem na moście, więc w razie czego tu mogę się stać. Tu jest most. Na szczęście tu jest jedyny most, kurwa, po drodze. Więc ich ciężkie oddziały mnie nie ruszą. O ile mają jakieś ciężkie oddziały. A w sumie mało ich mają. No w sumie patrząc na to, co tu jest, tu nic nie ma. A może tędy przejść. Tu jest brud. Dobra, zobaczymy. A co, weszedł mi ta misja od papieża? Tak. Masz 50 lat. Masz 52. O ja pierdolę, ty. Masz 46. Hail my king. Masz 63. Masz 39. Orders. Hail my king. Yes, my liege. No okej, no to w takim razie tura. Nie powiem, że jestem z tego zadowolony, bo nie jestem. Może mnie zaatakują. Zapomniałem o tym. Kurwa, tam armia została. I trochę pociągnie ten jeden oddział. Entering woods and preparing to ambush, my lord. Republika Pisana. Te costly armii wiem. Aż tak costly jest ta armia. Letter of Percet John. Making the wind work. Okej. Okay. Wracać na statek. Wbijać tu i do René. Gdzie są moi agenci? Czyli zmarli? God's servant. A oni w tej armii byli. Tak? Czekaj. Gdzie jest drugi? W Rennes. Aha. Też na południe. Yes, your highness. I cannot preach there, sire. I seek an honorable engagement, my lord. By your command. Trochę zjebałem. Mogę stać na tym moście. Talk is cheap. Come face me. Teraz jest problem, bo nie mogę go zaatakować, bo mam kurwa widmo ekskomuniki nad papieżem. Może pokój? I am ready to... Did you expect us to be happy to see you? I see no problem here. It would seem you are very reasonable. Orders. Okej. Okay. To nam pomaga w takim razie. Dobra. Stay the game. No chciałem zdobyć Bordeaux i potem pokój, ale jak oni tu armią nie przyszli, to... My ich zbackstabujemy tak czy siak. Ale no... Myślę, że lepiej teraz jest zrobić pokój, rozwinąć się ekonomicznie. Potem ruszyć na południe, bo on wszystko z Palpony wyciągnął. A moja władza, znaczy moje rządy chciały, znaczy moja... Ile razy powiem moja, to nie wiem. Moja rada
chciała, abym zdobył Palpone za 8 tysięcy. Kurwa, po drodze jest Bordeaux. Co chcecie? Przekupić mi żołdaków? Tak. To mnie zaatakuje. No to mi blokuje przejście teraz. A nie. Dobra, w takim razie poczekam, aż on... Poczekamy te kilkanaście tur. Poprzeklikujemy to. Co on tu robi, kurwa? Dobra, ja się cofnę na moje ziemię, żeby nie tracić hajs. Do Pointier się cofniemy, żeby mieć jakąś armię najbliżej się da. Orders. Yes. God's servant. God's me. Yes, your highness. Idziemy na tereny Małów. Idziemy napierdalać tych niewiernych. Tu ostro się coś dzieje. Nowy członek rodziny. No jest. Zaraz do was wrócę. Jestem, moi drodzy, z powrotem. No, trochę pogadanki było. Ojciec do mnie zadzwonił, bardzo fajna rozmowa. Polecam mieć takie... Znaczy no, nie polecam mieć ojczymu zamiast ojców, ale jak już wasz ojciec jest kurwysynem, to lepiej mieć ojczyma, takiego fajnego ojczyma, jak ojczyma z kurwysyna. Tak, temat, który nie lubię gadać, ale no dobra. Co my tutaj... Aha, no tak, tura, bo tracimy hajsy, bo jesteśmy na wrogim terytorium, znaczy na nie swoim terytorium i prowadzimy logistykę, która nas wykańcza. I znowu będziemy na minusie, kurwa, zajebiście. Ledwo co wyszliśmy z plusa, bo oni mnie tutaj blokują tymi. Blokują mnie swoimi jakby... Chyba, że to nie jest tak jak na przykład, nie wiem, jesteśmy... Dobra, nie jesteśmy sojusznikami, to będą mnie blokowali. Ale jakbyśmy byli na przykład no, neutralni, no to ja przechodzę przez ich terytorium, bo wcześniej tam prowadziłem wojenne te, działania wojenne. Dlaczego na przykład nie mogę, kurwa, przejść do swoich ziem z automatu, nie? No, na przykład Total War by mi przeteleportowało od razu na swoje ziemię. Tutaj jest ten plus, że jest ta cała sytuacja w ten sposób zarobiona. O, przesunęli mi szpiega i nie widzę Palpony. A wy chuje jebane. Czyli nie widzą tego szpiega w takim razie. Chyba. Minus 4000. Ja wiem, Great Council. Dobra, macie. Minus 7 i chuj. I właź do Pointier. Król, wychodź z Pointier. Król nie może siedzieć w Pointier. On ma takiego perka, który nagle, kurwa, niszczy wszystko. A ty jesteś Duke Pointier. O nie, w takim razie to nie, to tak nie może być. Przejdź stąd i ty nie będziesz Duke of Pointier, tylko ty będziesz Duke of Pointier. Prince Joffrey the Farmer. No. To ty, młodziku, idziesz zarządzać Anzie. New faction here, Prince Joffrey. Marion of Rochessa, family tragedy. Tragedy. No, jak tam drzewko wygląda? Nie masz syna i córkę, okej. Okay. Większość ma żony, nie ma dzieci. To jest najgorsze, co może być. Mam tutaj panią. Tak, to jest moja córka, ta ma 17 lat, ty jesteś, masz 40 lat, kurwa, typie. No dobra, ale dziecko spłodzić możesz. Joffrey nie ma dzieci jeszcze, tu mamy jeszcze jednego syna. Okej, ty nie masz tej. Ładnie to wygląda, tylko wszyscy są już starzy, nie mają dzieci. Jak mi wygaśnie ród przez brak, kurwa, generałów. Będę brać adopcję. Albo król tu siedzi, to sobie wyjdź stąd. Król może stać poza murami. On nie ma żadnych debuffów za to. Ruen 3000 zarabia, wow. Czy ja...
Zarobię 7 tysięcy teoretycznie. Zobaczymy za turę, bo tak naprawdę trzeba to przeklikować. Ja muszę gadać po prostu w tym odcinku, bo mielibyśmy zdobycie Bordeaux, ale papież wypierdolił nam, bo was ekskomunikuje. Tak, bo są takie memy z papieżem. You are excommunicated i tak dalej, Więc niestety, a byłbym ekskomunikowany, widać na tym modzie, to jest bardzo duży debuff do wszystkiego. Więc wolałem to wczytać. Jak mówię, to jest testowy run. Testowy run. Chcę sobie utrudnić rozgrywkę, ale no... Tak, za każdym razem, jak ktoś się będzie przemieszczał obok mojego generała, to będzie takie gadanie. Ty idziesz do Bordeaux. Kurwa. Wychodzisz z Bordeaux. Super. Poczekamy, aż on większość rzeczy przesunie. Tam chyba około 10 tur. Zanim wbijemy mu nóż w plecy z powrotem. No sorry, kurwa, pierwszy mnie zaatakowałeś. Zdobyłem point E. Jako twoje miasto. No dobra, takie... takie realne to są jakby potyczki. Nie, chuja zarobiłem 7 tysięcy. Są dwie armie. I ty tu też. Cyk. To jest Maurów, a nie Hiszpanii. Znaczy Kastylii. Okej, są trzy jednostki teraz. Flotę wystawmy z powrotem do portu. I tych łuczników wysyłamy na południe do Pointiera. Jeżeli mamy pięć jednostek strzelających, to też da jakiś ładny, fajny przekaz. Dużo kawalerii, mało piechoty. To trzeba pokonać. To są dwie jednostki, nie wiem czego. Czy ja bym w stanie... Jak to dwie jednostki łuczników by były, to jesteśmy w stanie pokonać ich stricte kawalerią i tą piechotą. Więc ja bym był w stanie zrobić takie coś. Saxon Spearman, no dobra. W takim razie dodatkowo bym potrzebował stąd jednostki piechoty. Czyli tak, wyciągamy tego. I z Lincoln jednostkę piechoty. On ma jakiś... Myślałem. Gdzieś jeszcze coś tutaj, jednostka piechoty nie dojdzie. Wy też nie dojdziecie, wy jesteście jedyną jednostką tam, która może trzymać to w ryzach. Ty byś doszedł tutaj, ale dobra, już nie chcę tego tak ryzykować. Zrobię taką mini bitwę. Saxon Spearman, oni są słabi, ja ich szarżą. Jeszcze ci są gorsi, Longbowmen, oni są gorsi. Oni mi tak pancerz poprzedziurawiają. Więc zapiszmy grę. Bitwa N. Zobaczymy tą, nagram tą mniejszą bitwę, no ludzie, no... Ten mod jest taki, że ja muszę grać te mniejsze bitwy. Medieval jest taki, że ja muszę grać te mniejsze bitwy, ale te mniejsze bitwy też są fajne. One są fajne. Dobra, rozpocznij rozmieszczenie. Wystartuj bitwę. Od razu do przodu. Dobra. Piechotę strzelam. No to by tam... To jest lekka piechota, która i tak zawadza hajsowo. A my spróbujemy generała na starcie wybić. Bo on strzela w moją piechotę z moją kawalerię, która teraz dostaje strzały. O kurwa! George, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Nie. Nie, nie, kurwa, nie. Nie, nie. Drugi raz takiej małej bitwie, kurwa, nie stracę. Jebanego, kurwa, księcia. Drugi raz tego, kurwa, nie będzie. Nie. Nie, nie, nie. Ja się nie zgadzam. Nie. 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 Chuj.
Load game, kurwa, wiem, możecie nazwać mi pizdą, ale... Nie. 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 Po prostu nie. Ja się nie zgadzam na to. Ja nie jestem mentalnie przygotowany na takie gówno. Jeszcze raz. Ja się nie zgadzam. Tego nie ma. Tego nie ma. Nie, nie, nie. Ja się kurwa nie zgadzam na takie traktowanie. Dobra, rozpocznij rozmieszczenie. Wystartuj bitwę. Pauza szybka. Zróbcie luźną formację. O chuj, biegnijcie tam. Rozluźnić formację. Biec od razu tam. Wy od razu biec też. I przyspieszamy to. Oni postawią stejki, tych od pleców zaatakujemy. W sumie. Dobra. Ci się już poddają. Good tidings. The enemy general lies dead. We've sent the base cur to hell. Only half the enemy force remains. I przyspieszamy dalej. The battle is very much in our favor. If we remain the enemy army, kontynuować, wybić to do końca. All of Christendom will be awed by the victory. 45 piechurów straciliśmy. No dobra, moi drodzy, ja wiem, że mógłbym to zrobić za pierwszym podejściem lepiej, ale no nie spodziewałem się, że mój dowódca jest takim debilem, że przebiec kurwa przez pale. Wracaj do Edynburga, ty wracasz do Yorku, ta jednostka przychodzi do Lincolnu. No i dobra, w takim razie, moi drodzy, zakończę tutaj ten odcinek. Ja spróbuję znowu zarobić trochę pieniędzy, bo jesteśmy w stanie pokoju, nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie pokoju, to będzie trochę nudne, bo nie mam pieniędzy. Spróbuję zarobić trochę pieniędzy, przeklejać kilka tur i do was wrócić, pewnie to będzie setna tura, jak tu wrócę. Może dostaniemy jakiegoś gifta, może coś zrobimy ciekawego. Jak będzie coś się działo, to ja do was po prostu wrócę, więc ja się będę z wami żegnał, na razie, cześć. Do widzenia w kolejnych odcinkach.